Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z dodatku do Cyberpunka 2077 Widmo wolności. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Kontynuujemy. Draft w Dogtown. Przywróć zasilanie w kryjówce. Uruchom agregacik. No dobra. Udało się zrobić to, co trzeba było zrobić. Tutaj coś jeszcze jest do zrobienia? Chyba nie. Patrz, co znalazłam. Co znalazłaś? Co ty na to? W lodówce już się chłodzą następne. Śmiało. Zasłużyłeś. Iwo, teraz niezła kreacja. Wyglądasz jak menelka. Pani prezydenta. No, stylowo. Prawda? I mniej rzuca się w oczy. Częstuj się. Piwo? Teraz? No co? Przeżyłam dziś katastrofę lotniczą, obławę i atak prototypowego robota bojowego. Tak, kurwa. Właśnie teraz. Rosalind Myers, masz mój głos. I o to chodzi. Może to prezent powitalny od Songbird? Chciałabym. Wracamy do Night City, gdzie nie cichną spekulacje na temat katastrofy samolotu pasażerskiego. Według przedstawicieli NUSA miała nim podróżować sama prezydentka Rosalind Myers. Władze miasta wciąż nie wydały oficjalnego komunikatu. Głos w tej sprawie zabrał jednak ktoś inny. Kurt Hansen, samozwańczy przywódca Dogtown, zwołał konferencję prasową, na której przedstawił swoje stanowisko. Próbują mnie wrobić. To chyba jasne. NUSA od lat szukają sposobu, żeby mi posłać kulkę. Nie twierdzę, że jestem święty, ale nie jestem też samobójcą. Atak na głowę państwa? Traktuję tę sprawę poważnie. Wy też powinniście. Zastanówcie się, jaki jest cel tego spektaklu. NUSA potrzebują pretekstu, żeby wysłać swoje siły do Dogtown, a potem, żeby zapukać do wszystkich drzwi w całym jebanym Night City. Cholera. A to... pieprzyć to. Oznacza... Sukinsyn. Sprytny sukinsyn. Nieźle to sobie obmyślił. Wychodzi w światło fleszy i odsuwa podejrzenia od siebie. Wcale mnie nie pocieszasz. Tym bardziej, że jeżeli komuś faktycznie zależy na wojnie, jestem mocnym casus belli. Tym bardziej nie powinnaś się wychylać. Przynajmniej dopóki nie dowiemy się czegoś więcej. Czytasz mi w myślach. Słyszysz? Ktoś idzie. Songbird. Może tak, a może nie. Się przyfarciło. Penthouse z panoramą na miasto. I sprawnym światłem. O, coś tu nie gra. A to dlatego, że jesteś pieprzonym malkontentem. Chcesz przegapić zrzuty sprzętu, czy jak? Wi, trzeba ich ściągnąć. Chodź, rozejrzyjmy się. Poczekaj, spróbujmy pogadać. Na twoją odpowiedzialność. Spróbujmy, no co? Opuśćcie broń! Kurwa. Nie każ mi powtarzać! Ej, spokojnie, szukamy tylko miejscówki na noc. Ta jest zajęta, wypad! Mówiłem. No, właśnie widzę. Cofnij się! Tak lepiej. Opuśćcie broń! Kurwa. Nie każ mi powtarzać! Ej, spokojnie, szukamy tylko miejscówki na noc. Ta jest zajęta. Wypad! Mówiłem. No, właśnie widzę. Apartament prezydencki, co? Cholera. Słyszałem, że jest nagroda za głowę Rosalind Myers. Co z tym zrobimy? Trzeba było się nie odzywać. Nie wyjdziesz stąd żywy. Chodźcie, chodźcie. Oczy dookoła głowy! Wypierdalać. Gdziekolwiek byli, nie zostawili mi wyboru. Jeden, dwa problemy mniej. Tak było trzeba. Pewnie masz rację. Trzeba pomyśleć, co zrobić z ciałami. Widziałam syp w korytarzu. No to co? Trzeba ich tam wyrzucić chyba, nie? Kolejna drzazga jakaś. Daj, dobra, jak już tu wyszedłem, to się rozejrzę jeszcze. Kolejnego wejścia sobie chyba nie będę robił do... A, dobra. Będę sobie robił kolejne wejście, bo to jest jedyne wejście. No, po kłopocie. Nie wiem jak ty, ale ja na dzisiaj mam dość. Trzeba iść spać. Trzeba było w sumie nie zapalać tu światła. Tutaj? No nie wiem. Co jeśli przyjdą następni? Syp jest pojemny. Tak po prostu. Syp jest pojemny. To miał też rację. Mam nadzieję, że na dzisiaj to koniec niespodzianek. Wciąż nic od SOMI? Nic. Jest źle. Nic takiego nigdy się nie zdarzyło. Oho. A co jeśli Songbird nie przyjdzie? Na razie musimy poczekać. A jeśli Songbird się nie pojawi... Wtedy... Powiedzmy, że jest jeszcze jedna opcja. Zobaczymy rano. Na razie trzeba odpocząć. Nie do wiary. Co? O tej porze byłabym w domu. Na nocnym stoliku czekałby wieczorny raport, szklanka destylowanej wody i tabletki nasenne. Nie brzmisz, jakbyś za tym tęskniła. Dobranoc, Vi. Gdzie ją wywiało? Ale karabin zostawiłaś. Przyszła. No nie. I już nie przyjdzie. Ludzie Hansena są wszędzie. Mogli ją dopaść. To możliwe. I to najbardziej mnie niepokoi. Muszę ją znaleźć. Nie zostawia się swoich za linią wroga. Kadeci w akademii ciągle łykają te bajki. Cokolwiek się stało, pomożemy jej. Posłuchaj, tej nocy było spokojnie, ale musisz opuścić Dogtown. Jak? W bagażniku? Hansen tylko czeka na takie nerwowe ruchy. Musi być jakiś sposób. Możemy skorzystać z pomocy fikserów. Znam kogoś. Żadnych fikserów. Wystawią mnie. Zrobimy to inaczej. Czas omówić twój plan awaryjny. To nie jest plan, tylko człowiek. Nazywa się Solomon Reed. 7 lat temu dowodził naszą komórką wywiadu w Night City. Współpracował z SOMI. Po wojnie przeszedł w stan uśpienia. Wciąż gdzieś tu jest. To człowiek spoza politycznych układów. Nie do kupienia. A tylko takiemu możemy teraz zaufać. Szpieg? Robi się ciekawie. Powiedz o nim coś więcej. No, chyba że to tajemnica państwowa. Ta, jedna z tych z dolnej szuflady. Powiedzmy, że chcesz zabezpieczyć swoje interesy na terytorium innego kraju. Zawodzi dyplomacja, zostają rozwiązania siłowe. Takie jak przewrót wojskowy? Na przykład. Wtedy przydaje ci się Solomon Reed. Ten Reed brzmi jak mocna karta. Mogłaś wyciągnąć ją wcześniej. Żeby aktywować uśpionego agenta, nie wystarczy zwykły telefon. Potrzebujesz budzika. Budzika? Sygnału, który rozpozna tylko Reed. Tu zaczynają się schody. Proszę, proszę. Musisz użyć linii, z której wywiad korzystał przed wojną. Punkt dostępu znajduje się niedaleko, w barze Kapitan Caliente. Zadzwonisz pod numer 0931. Wi, mam złe przeczucia. Analogowa linia? Cofnęliśmy się w czasie, czy jak? Chcesz przekazać wrażliwe informacje, korzystasz z urządzeń najmniej podatnych na przechwyt danych. W Caliente powinni mieć jeszcze ten sprzęt. Właściciel to miłośnik staroci? Opłacony z budżetu operacyjnego. Może nawet wciąż żyje. Pamiętaj, 0931. Okej, da się zrobić. Najlepiej po cichu. Wiesz, co mam na myśli. Mhm. I co dalej? Reed będzie musiał cię sprawdzić. Pokażesz mu to. To znak, że od teraz pracujesz dla nas. Nie podoba mi się to. Zostaniesz wprowadzony do bazy FIA. Czekaj. Czy ja właśnie zostałem agentem specjalnym? Mhm. Chcesz złożyć przysięgę, jak na rekruta przystało? Sekretna linia, moneta, coś jeszcze? Czerwona róża w widocznym miejscu? Moneta jest dla twojego bezpieczeństwa. Reed musi wiedzieć, że przychodzisz ode mnie. Każdego innego zabije. Mogę przysiąc. Stoimy po tej samej stronie. Vi. Powtarzaj za mną. Ja, Vi, uroczyście przysięgam. Ja, Vi, uroczyście przysięgam. Że będę wiernie służyć nowym Stanom Zjednoczonym Ameryki. Żałosne. Że będę wiernie służyć nowym Stanom Zjednoczonym Ameryki. Przysięgam stać na straży wartości konstytucyjnych oraz godnie reprezentować instytucje rządowe. Przysięgam stać na straży wartości konstytucyjnych oraz godnie reprezentować instytucje rządowe. Przysięgam bronić kraju przed jego wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi, nawet za cenę swojego życia. Przysięgam bronić kraju przed jego wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi, nawet za cenę swojego życia. Dziękuję. W imieniu wszystkich obywateli. Powodzenia. Nie daj się złapać skurwielom. No, nieźle. John cały wkurwiony. Pytanie, czy to dobrze, czy to źle. Je zobacz. Tymczasowo połowa odcineczka, no dobra. Wiesz co? Z tą przysięgą to przesadziłeś. Aha. Są rzeczy, na które warto przysiąc. Ale to nie był ten przypadek. Czemu tak sądzisz? Bo jak to przestają być interesy, to zmieniasz się w marionetkę. Wiesz, że służyłem w wojsku korporacyjnym? Wskoczyłem w morą na własne życzenie. Nikt nie przystawił mi spluwy do skroni. Kazali mi tylko przysiąc. A ja już nawet nie pamiętam na co. Chcesz o tym pogadać? Nie. Chciałem cię tylko opierdolić. Dobra. Idź do baru, kapitan Colin. Okej, a tu mamy jakiś niebieski znacznik. Czy jest gdzieś niżej? I to jest oczywiście nasz punkcik. Widzisz, Dyl? Dogtown wybrało nowego papieża. Albo dziś rozbił się wiceprezydent. Sam jestem ciekaw, ale mamy ważny telefon do wykonania. No dobra. Aj, kurwa. Hej, panam, ty już tęsknię, masz HIV, jak dalej jest tęskniony, może bym cię odwiedziła. No ładnie. Viv Dogtown, proszę, proszę. Czy to nie mój ulubiony najemnik? Zrobiłem dla ciebie jeden kontrakt. Nie zapominaj też o naszej historii z Voodoo Boysami. Beze mnie nigdy byś do nich nie dotarł. Jestem gwarantem ciekawych przeżyć, również w Dogtown. Hans, spotkamy się w końcu? Nie mówię nie, nie mówię tak. Ale mam dla ciebie coś, co na pewno cię zainteresuje. Nowe kontrakty. Ostatnia rzecz. Nie wiem, jak się dostałeś do Dogtown, ale na pewno nie było to głównym wejściem. Nie szkodzi. Załatwiłem ci coś w rodzaju przepustki. Twoje imię i buźka już figurują w systemie, więc będziesz mógł spokojnie przekraczać granice dzielnicy. W kontakcie. Fajnie. Szerokiej, szerokiej. Dostaliśmy autko też. Dobrze. Uwaga, promocja. Korzystając z usługi przewozowych Delivery, Transport, Logistyka i zamów prezent, niespodziankę dla bliskiej ci osoby, unikalny design, personalizowana dedykacja i niezawodny dostawą do rąk własnych. Wszystko w okazyjnej cenie. Nie pamiętam, jakie kwiaty lubi panom, bo już to było tak dawno, że... No i git. Jak nie zapomnę. Heavy, prowadzisz, to się zatrzymaj. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Już to ja, Jimmy Jer, aka Głos, który znają wszyscy fani nocnego palenia gumy w tym mieście. A ja znam wszystkich najlepszych zawodników. Powiem tak, większość z nich może ci na co najwyżej umyć przednią szybę, jak grzecznie poproszą. Widziałem twoje popisy na szosie, ten talent, ten styl, te emocje. O... to właśnie chodzi w tym sporcie. Zrób to dla mnie jeszcze raz, Wi. I jeszcze raz, i jeszcze. A jak nie dla mnie, to chociaż dla nagrody 10 000 euro dolców. Za pierwsze miejsce i zniżki do autofixera. Wysyłam ci koordynaty, wariacie. Nielegalna aktywność nigdy nie odmawiam. Wolałbym nie stracić prawka. Rozumiem, do usłyszenia na torze. Nara. Dobra. Przejrzeliśmy sobie wszystko, co tam było do przejrzenia. Okej, oni są neutralni, dopóki do nich pewnie nie podejdziemy. Dogtown. Okay, czyli to jest tak samo zrobione jak w przypadku pierwszego dodatku do Wiedźmina Trójki. Czyli mamy po prostu serca z kamienia tutaj. Dodany kawałek mapy, tego co już było. Tam zmodyfikowany kawałek mapy. Dzięki temu możemy sobie teraz brać i zwiedzać to miejsce. No dobra. Dobra, no idźmy sobie z buta na razie. Podziwiajmy sobie, jak ta gra zajebiście wygląda na maksymalnych ustawieniach graficznych z ray tracingiem oczywiście. Myślę, że nie jedna osoba teraz pierwszy raz widzi, jak ta gra dobrze może wyglądać. Zdrowie na pierwszym miejscu. Zainwestuj w czyste wziewy. Znajdź wejście do baru Kapitan Caliente. A jak się tutaj zateguje? Ej, można. Ale co wtedy zrobić z tym piksem? Pytanie. Nie, to nie dotyczy, nie? Niech oni się napierdalają, a ja sobie wejdę tu po rusztowaniu do góry. Pytanie brzmi, czy ja tam doskoczę. Nie lepiej poszukać innej drogi. Dobra, mamy to. Przejmij. Weź udział w zdarzeniu muzycznym, że chciałaś. Światów, tylko raz na milion świetnych lat na żywo na ziemi. Mr. Keeper w secie dla 99 Impuls. Club Riot Night, wejdź tylko do zaproszenia sponsora. Nie mogę się doczekać. Zbierajmy sobie te questy oczywiście poboczne. Czemu mamy ich nie zbierać? Napierdalają. Pozbierajmy, co tam z nich powypadało. Witam pomocy. Kurwa mać. Tutaj to uważnie. Drzazga. Brakuje mi kurwa latarki. Nie mam bladego pojęcia, czy tu była latarka, czy tu nie było latarki. Ciekawe, czy w ogóle działa. Okej. 1C. Dobra, 1C, 1C. Nie, 1C, 9, a 9, 1C, 1C, bo to się zrobi tak, a to będzie zawarte w tym. Hej, Fajrant. O. Kontrakt święci z Dogtown. O. Super, tylko się quest zmienił. Dziennik 0931. Dalej. Odbierz. Dla mnie cheeseburger z frytkami. A jest tam kto? Tak? Chyba nie działa. Albo popierdoliłeś numer. I co teraz? Jestem V. Andrew Jackson Street. Boisko do koszykówki. Błąd za dnia. Niezbyt rozmowny ten Reed. Może zyska przy bliższym poznaniu. No dobra. I w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I widzimy się jutro o godzinie 15 w kolejnym odcinku Cyberpunka Widmo wolności. Miłego popołudnia. Cześć!